Dwie minuty pod wodą, 20 metrów dystansu, nurek na wagę złota. Czy spotykany w Polsce? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, witajcie na kanale Polska Flora i Fauna. Dzisiaj już trzeci, czyli przedostatni odcinek o zwierzętach zanikłych z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. W tym materiale omówimy pardwę szarą, kopczyka zwyczajnego i norkę europejską. Zanim zaczniemy, przypominam o subskrypcji naszego kanału, a już jak subskrybujesz, to kliknij dzwoneczek. A jeśli masz chęć na więcej przyrodniczych ciekawostek, zapraszamy na naszego Instagrama, link do niego znajdziesz w opisie. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pardwa mszara. Pochodzi z rodziny głustowatych. Zimą ma białe upierzenie, natomiast wiosną i latem samiec zmienia swoje barwy w kolory brązowe. Żywi się pąkami, pędami, liśćmi, kwiatami, nasionami. Rzadziej zjada pająki i owady. Ostatnie pewne odnotowania ptaka było w XIX wieku. Ponoć dwukrotnie pojawił się w północno-wschodniej Polsce, ale budzi to jednak wątpliwości. Możliwe, że to był jego podgatunek. W latach wcześniejszych pardwa mszara lęgła się na terenie Polski. Zanik tego gatunku w naszym kraju jest nieodwracalny. W poprzednim stuleciu kilkukrotnie próbowano podjąć się introdukcji pardwy mszarej, jednak bezskutecznie. W 1901 roku próbowano osiedlić pardwy szkockie nad jeziorem Łebsko. Znajduje się na liście ptaków rodzimych, ale nie jest widywana. Powodem wymarcia gatunku były zmiany siedliskowe, m.in. osuszanie i kultywowanie terenów dla celów rolniczych. Drugim czynnikiem była zmiana warunków klimatycznych oraz liczne polowania. Kopczyk zwyczajny. Ptak pochodzi z rodziny sokołowatych. Pod względem lęgów jest to gatunek uważany za wymarły. Jednak lęgnie się w Słowacji, Austrii i Węgrzech. W Polsce był gatunkiem sporadycznie lęgowym. W dzisiejszych czasach zalatuje do naszego kraju regularnie. Możemy go spotkać w miesiącach od kwietnia do października, ale najczęściej w maju, z powodu dużej ilości owadów. I to właśnie nimi głównie się żywi. Rzadziej gryzoniami, płazami czy gadami. Preferuje pola uprawne, doliny rzeczne, tereny otwarte i luźno zadrzewione. Nie buduje własnych gniazd. Wykorzystuje opuszczone gniazda ptaków z rodziny krukowatych, bądź zajmuje duże dziuple i nory. Semica składa od 3 do 5 jaj, wysiaduje je przez mniej więcej 22 dni. Młode opuszczają gniazdo po miesiącu, ale jeszcze przez jakiś czas są pod opieką obojga rodziców. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Gatunek tak nielicznie występuje na terenie naszego kraju poprzez stosowane w rolnictwie środki owadobójcze. Norka europejska. Nazywana jest także nurkiem. Pewnie zastanawiasz się dlaczego. Otóż jest to gatunek, który doskonale sobie radzi na lądzie, ale nie mniej pod wodą. Potrafi nurkować do 2 minut i w tym czasie przebyć dystans niemal basenu olimpijskiego. Ale w swoich dokonaniach unika wody słonej, dlatego możemy ją spotkać tylko w okolicach rzek, potoków, a także terenów bagiennych. Żywi się małymi gryzoniami, ślimakami, ptakami, rakami i niekiedy zjada także pokarm roślinny. Poluje pod wodą i na lądzie, a w czasie niebezpieczeństwa wydala z siebie śmierdzącą woń. Uważa się, że za jej wyginięcie jest odpowiedzialna silniejsza i większa norka amerykańska. Ale to takie małe niedomówienie, ponieważ norkę amerykańską sprowadzono do Europy w latach 30. ubiegłego wieku, a spadek liczebności norki europejskiej zauważono już w XVIII wieku. Do osłabienia tej populacji przyczynił się również człowiek, ponieważ była ona obiektem polowań ze względu na wartościowe futro. Ale jest jeszcze jedna teoria związana z przyczyną wyginięcia norki europejskiej. Między innymi ma ona zdolność krzyżowania się z tchórzem zwyczajnym. I wiele osób twierdzi, że powstałe hybrydy wtopiły się po prostu w liczebną populację tchórzy. Należy jednak pamiętać, że nie jest to potwierdzone naukowo i jest to tylko teoria. W Finlandii zauważono spadek liczebności norki, kiedy wzrosła populacja tchórza zwyczajnego. Być może nie wytrzymały konkurencji pokarmowej. W Polsce możemy zobaczyć żywe norki europejskie.
Wielkopolskim Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu i są one tam hodowane od 1994 roku. Na wolności w Polsce ten gatunek ostatnio był widziany w 1926 roku w okolicach Elbląga. Jako ciekawostkę dodam, że w delcie Dunaju w Rumunii jest populacja norek złożona z 1500 osobników. To już jest wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, a tym, co Was najbardziej zaskoczyło, podzielcie się z nami w komentarzach. Będzie nam bardzo miło. Kolejne materiały już niebawem. Do usłyszenia, cześć!